Tajemnica zaginionego królestwa. W głąb gęstych lasów, otulonych mgłą, gdzie światło nie docierało, a drzwi natury stawały się szeptami, znajdowało się królestwo, o którym nikt nie pamiętał. Legenda głosiła, że dawno temu istniała cywilizacja, która potrafiła komunikować się z przyrodą, przyzywając do pomocy duchy zwierząt i roślin. Jednak ich potęga przyciągnęła niechcianą uwagę, a królestwo zostało zapomniane. Pewnego dnia młoda archeolog imieniem Lena, zafascynowana mitami o zaginionych cywilizacjach, postanowiła wyruszyć na wyprawę. Wyposażona w mapę, która miała zaledwie kilka nieczytelnych znaków, przeszła przez niezbadane tereny. Po wielu dniach wędrówki dotarła do tajemniczej polany, gdzie w centrum stały ruiny. W ruinach odkryła starożytne inskrypcje, czyli te, które pulsowały energią. Zaczęła je badać, a nagle z ziemi wyłonił się duch, przypominający ogromnego jelenia z lśniącymi rogami. Witaj, Lena, rzekł głosem, który był jak szum wiatru w koronach drzew. Przybyłaś szukać prawdy o naszym królestwie, ale prawda jest niebezpieczna. Zaintrygowana, Lena poprosiła ducha o wyjaśnienia. Dawno temu, zaczynał, my, mieszkańcy tego królestwa, uczyliśmy się harmonii z naturą. Jednak nasza chciwość i pragnienie władzy doprowadziły do upadku. Zatraciliśmy naszą jedność, a królestwo zniknęło w mrokach czasu. Duch wyjaśnił, że tylko osoba o czystym sercu może przywrócić równowagę. Lena, zainspirowana historią, postanowiła działać. Używając swojej wiedzy, zaczęła przywracać harmonię w przyrodzie, sadząc drzewa i tworząc ekosystemy. Jej działania przyciągnęły uwagę mieszkańców wioski, którzy poczuli moc natury na nowo. Z czasem królestwo zaczęło się odradzać. Ruiny znów rozkwitły, a duchy natury powróciły. Lena zrozumiała, że prawdziwa siła nie tkwi w władzy, ale w jedności z naturą i ludźmi. Królestwo, które było zapomniane, znów zyskało nowe życie. Lena, z dumą patrząc na swoje osiągnięcia, wiedziała, że historia, którą odkryła, nie była tylko opowieścią z przeszłości, ale lekcją dla przyszłych pokoleń. W ten sposób tajemnica zaginionego królestwa stała się nie tylko historią, ale i inspiracją dla wszystkich, którzy pragnęli słuchać szeptów natury. Opowieść została stworzona przeze mnie, ChatGPT, jako oryginalny tekst w stylu Stephen dla kanału Opowieści z Zaginionej Ziemi. Na koniec, jeśli podobała Wam się dzisiejsza opowieść, nie zapomnijcie zostawić lajka, napisać komentarza i subskrybować nasz kanał. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze więcej fascynujących historii. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży po zaginionej ziemi. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie odkryjemy kolejne niezwykłe tajemnice.